Dzień dobry, łobuzy, słuchajcie. No tak, człowiek na chorobowym, ale jeść musi. W związku z tym mamy nowy rok, nowy ja. No i jedziemy z koksem. Pokazuję i objaśniam, jak można fajnie zrobić sobie obiadek w miarę budżetowy sposób i szybki i prosty, słuchajcie. Nabyłem drogą kupna z Hub. Z racji tego, że był w promocji, a właściwie dlatego, że był w promocji, był razem z mizdrą, z tłuszczem, z warkoczem, ze wszystkim. Gdyby zacząć go obierać i chcieć doprowadzić do takiego typowego, klepanego schabu, no to byłoby dosyć dużo odpadu. Natomiast jeżeli się go zmieli, na przykład na takiej maszynce o oczku numer 6, to w tym momencie jest bardzo fajny, soczysty i smakuje w zasadzie jak schab. Nie ma z tym żadnego problemu, trzeba go tylko dobrze wyrobić. Podzieliłem sobie na dwie frakcje. Frakcje takie typowe, już chude, ładne, bez tłuszczyku, bez ścięgiem. I taka gorsza frakcja, trochę tłuściejsza. I teraz tak, tą frakcję chudą będę mielił jeden raz, a tą zmielę dwa razy, żeby bardziej rozgnieść te wszystkie włókna, ścięgna, żeby się wydobył z tego kolagen, żeby to nam ładnie kleiło, żeby po prostu zwyczajnie powstał klej. Jak to wszystko będzie wymieszane, to jeszcze pokażę, ale to w zasadzie robota jest prosta, łatwa i przyjemna. Sól, pieprz, troszeczkę czosnku granulowanego, bo świeży będzie za mocny, za intensywny i dalej postępujemy jak ze zwykłym schabowym. Dobra, to na razie tyle, lecimy dalej i odpalamy maszynerię. No okej, ludziska, zobaczcie, tu jest frakcja ta chuda, raz mielona, ona została taka ziarenkowa, a tu jest ta frakcja tłusta, ścięgnista, dwa razy zmielona i ona jest w zasadzie taka już miałka pasta. Oczywiście można by się pokusić jeszcze zmienić to na drobniejszym oczku, na przykład na trójce, wtedy efekt będzie jeszcze lepszy, natomiast no, ze względu na to, że jestem zwierzak leniwy, dlatego kawałka mięsa nie chciało mi się rozkręcać maszynki, brudzić kolejnego sitka i później to wszystko czyścić. Także przemieliłem to sobie dwa razy na tej szóstce i też da radę, także nie ma problemu, słuchajcie, tylko kwestia teraz najważniejsza, dodać tak z około 5 do 10 maksymalnie 5% wody zimnej, lodowatej i mocno wybijać, mocno wyrabiać to wszystko jak ciasto tam przez parę ładnych minut, żeby się ten kolagen wybił z tego mięsa i wtedy będzie naprawdę beton. Także nawet nie wszystkie osoby będą w stanie rozróżnić, że to jest mielony, a nie klepany. Jak już wcześniej wspominałem, bardzo ważne jest odpowiednie wyrobienie. Masa musi się aż kleić do ręki, zobaczcie. Nie chce spaść. To znaczy, że jest dobrze wyrobiona. Szybka relacja z pola walki. Tu są klasyczne dla moich dziewczyn. Gdybyś to pytał, to miały być serduszka. To do serduszka się rozserduszkowały. A tutaj jest pani Kasia. Oczywiście, nie sztuki. Bez buły na samym tłuszczyku. Do tego styluwa i obiadek talala. Ok, także jak widzicie, dwa serducha. Jaki kucharz, takie serca, spęczniałe, spuchły. No ale mamy tak, mięso wieprzowe usmażone na oliwie, w związku z tym potrawa czysto tłuszczowa. Do tego surówki 3 z kapusty, z żydowska, czyli ta z ogórkiem kiszonym, porowa i koperkowa. Słuchajcie, konia rzędem temu, kto mi powie, że się nie da rady najeść takim talerzem. Także tymczasem smakuwa i pozdrawiam, do następnego.